Zaskakujące słowa Tomasza Komendy. Nie wiem, co mi odbiło. Tomasz Komenda, choć był niewinny, spędził w więzieniu 18 długich, koszmarnych lat. Gdy wyszedł na wolność, okazało się jednak, że rzeczywistość jest bardzo skomplikowana. Mężczyzna zerwał kontakt z własną matką, a także z partnerką, z którą ma dziecko. Anna Walter wiosną 2023 roku skarżyła się, że Komenda nie płaci alimentów. Tomasz nie chciał rozmawiać z mediami, ale właśnie się okazało, że dziennikarce Gazety Wyborczej udało się przeprowadzić z nim krótką rozmowę. Jego słowa dają do myślenia. Tomasz Komenda to najsłynniejszy były skazaniec w Polsce. Przez niekompetencję wymiaru sprawiedliwości spędził 18 lat w więzieniu za zabójstwo, którego nie popełnił. Miał zaledwie 23 lata, kiedy usłyszał wyrok 25 pozbawienia wolności. W więzieniu Tomasz Komenda był bity, zastraszany, upokarzany przez innych więźniów. Dopiero dzięki działaniu kilku prokuratorów i policjanta, a także nagłośnieniu sprawy przez media, udało się doprowadzić do skazania właściwych sprawców zbrodni miłoszyckiej. Tomasz Komenda dostał 12 milionów zadośćuczynienia. Tomasz Komenda wyszedł na wolność w marcu 2018 roku. Historia jego życia była gotowym scenariuszem na film, którą postanowił zekranizować Jan Holoubek. Film 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy trafił do kin 18 września 2020 roku i poruszył widzów. Sąd w ramach zadośćuczynienia wypłacił zwolnionemu w 2018 roku. Tomaszowi Komendzie 12 milionów złotych zadośćuczynienia i 812 tysięcy złotych odszkodowania. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, by uniewinniony ułożył sobie życie na nowo. Tomasz Komenda szybko poznał Annę Walter, której się oświadczył podczas premiery filmu o jego historii. Obydwoje byli po przejściach. Ona uciekła od partnera, który znęcał się nad nią fizycznie, on miał za sobą 18 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił. Okazało się jednak, że Anna Walter i Tomek Komenda idealnie do siebie pasują. Choć na świat przyszło ich dziecko, szczęście nie trwało długo. Anna Walter skarżyła się, że Komenda nie płaci alimentów. Na wiosnę 2023 roku Anna Walter udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o rozstaniu z Tomaszem Komendą, a także skarżyła się, że Komenda nie płaci alimentów. Komenda w krótkiej wypowiedzi dla Super Expressu stwierdził, że kwota alimentów jest za wysoka i pieniądze ma z uwagi na krzywdy, których doznał w więzieniu. Po tym, jak wyszło na jaw, że mężczyzna nie płaci zasądzonych alimentów, głos w sprawie syna zabrała w mediach także jego matka, która jak lwica przez lata walczyła o wyciągnięcie go z więzienia. Teresa Klemańska w rozmowie z Onetem ujawniła, że syn również z nią zerwał kontakt. Tomek w ogóle się już do nas nie odzywa. Udaje, że nas nie zna. Nie chce mieć z nami nic wspólnego. Z całą rodziną Klemańskich. Dopóki mieszkał z nami, było wszystko ok. Teraz Tomek ma złych doradców. Jest pod wpływem Maćka, który nim steruje. To, co się stało z Tomkiem, to jest jego zasługa. Zobaczymy, jak daleko dojdzie. Spełnia marzenia wszystkich, tylko nie swoje, powiedziała mama Tomasza Komendy w rozmowie z Onetem. Tomasz Komenda, nie wiem, co mi teraz odbiło.
Tomasz Komenda po krótkiej wypowiedzi udzielonej Super Expressowi nie chciał rozmawiać z mediami. Także dziennikarze Faktu kontaktowali się z Komendą, ale usłyszeliśmy, że nie już publicznie zabierać głosu. Jednak dziennikarce Gazety Wyborczej Ewie Wilczyńskiej, która napisała książkę Dziewczyna w czarnej sukience. Historia zbrodni miłoszyckiej, udało się przeprowadzić krótką rozmowę telefoniczną z Tomaszem Komendą. Chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle, pod górkę. Niepotrzebnie się zgodziłem na tę wypowiedź do Super Expressu. Tyle czasu byłem nieaktywny i nie wiem, co mi teraz odbiło. Boję się, że ludzie będą pluli mi pod nogi, bo bardziej wierzą internetowi niż mnie, usłyszała w kwietniu od Tomasza Komendy.